Panie burmistrzu, proszę powiedzieć, bo wiemy, że ma nastąpić rewitalizacja murów obronnych, na rynku ma powstać fontanna, ma powstać również deptak. Jak te sprawy się mają mieszkańcy? Ile jeszcze będą musieli poczekać, kiedy te inwestycje ruszą i kiedy to stanie wszystko tak, jak powinno być? No myślę, że w przyszłym roku będą efekty widziane, bo już złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie rewitalizacji murów na odcinku ulicy Podwale i ulicy Popiełuszki oraz druga sprawa, fontanna, w tej chwili projekt graficzny, powstaje misy fontanny, na początku grudnia ma być zaprezentowany i po wyborze przystąpimy do realizacji. Na przyszłym roku mamy w budżecie zapisane środki na ten cel i myślę, że w przyszłym roku jesienią fontannę uda się ustawić. Jest jeszcze oczywiście problem zlokalizowania jej, bo poprzednio miała być w centrum rynku postawiona, ale po kilkuletnich doświadczeniach z organizacją imprez na tym placu pojawiają się nowe pomysły lokalizacji na którymś z terenów zielonych, które znajdują się na rynku. No i trzecia sprawa, deptak, który ma powstać na ulicy Ludowej. W tej chwili wykonywana jest dokumentacja techniczna. Myślę, że również w przyszłym roku odcinek 130 metrów ulicy Ludowej zostanie wyłożony kostką granitową i będzie służył jako deptak. Czyli w przyszłym roku Centrum Strzelec czekają poważne zmiany, można powiedzieć. Mam taką nadzieję, że to są rzeczy niezwykle ważne. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa finansowania tych przedsięwzięć, ale jestem dobrej myśli. Na dzień dzisiejszy na te zadania mamy zapisane środki i uważam, że część zadań na pewno zostanie zrealizowana. Dziękuję pięknie.